I tak już zupełnie na koniec dzisiejszego piątkowego spotkania, zapowiedziane tutaj na żywo połączenie telefonicznym. A ja tutaj jeszcze się bawię w podglądy. Panie Adamie, dobry wieczór. Ja tu obiecałem, że podamy nawet pana nazwisko i pan się zgodził. Cieszę się bardzo, bo przy obserwacjach UFO no to jest tym bardziej wiarygodna, jest tylko połączenie telefoniczne. Pan mi przed, nie wiem, tydzień, może więcej temu telefonicznie opowiedział niesamowitą historię. Tak jak ja znam różne relacje, zrobiło na nich duże wrażenie. I tak pomyślałem sobie, że jak często opuszczamy niektóre historie, bo są takie zbyt już jakby takie, no, ja bym powiedział, standardowe, to w pana przypadku to obserwacja, wprawdzie nie bezpośrednio pan był tuż przy, ale to, co pan opowiadał, było takie mocne. Widzowie chyba też, ja mam taką nadzieję, też docenią uwagę tego, co panu się przytrafiło. Bardzo proszę. Co, gdzie i kiedy? No tak, te wspomnienia już trochę się zatarły, bo to było no 20 lat temu. Tak, proszę. Także ja już dokładnie wszystkich szczegółów tego zdarzenia nie pamiętam, ale zacznę od tego, że wyjechaliśmy z moim znajomym i jeszcze jedną osobą na wakacje. To był rok albo 92, albo 93. Już teraz mi się to myli. I jechaliśmy do Mrągowa. Z Warszawy. Ja jestem z Warszawy i jechaliśmy do Mrągowa. Zatrzymaliśmy się na noc w takiej miejscowości, która nazywa się Piławki na Mazurach. I tam z tego, co wcześniej się orientowaliśmy, miał być kemping. Okazało się, że kemping jest nieczynny, został zlikwidowany i mieliśmy problem z przenocowaniem, ale już było bardzo późno, więc skorzystaliśmy z uprzejmości sołtysa i sołtys nas ulokował koło swojego domu na takim wzgórzu. Także to był najwyższy punkt tak naprawdę w całej okolicy. Jak się wyszło przed namiot, to było widać lasy, jeziora, także wszystko było widać z góry. Położyliśmy się spać, bo no, byliśmy zmęczeni po podróży, jechaliśmy maluchem, także to jeszcze do tego z przygodami. I w pewnym momencie w nocy kolega mnie szturcha i woła, żebym wyszedł przed namiot. Ja mówię, no co się stało? Która jest godzina? On mówi, druga, ale chodź coś zobaczysz. No więc wyszedłem przed ten namiot, jeszcze trzeci kolega został w namiocie, bo to był kierowca, był bardzo zmęczony, także nie mogliśmy go dobudzić. No ja mówię, no o co chodzi? No i Maciek, mój kolega, mówi, weź uważ do góry. No i spojrzałem się w górę i to zobaczyłem. No była godzina druga, niebo rozgwieżdżone, widoczność idealna, oprócz tego jeszcze świecił księżyc. To był sierpień. Także ja no, nie pamiętam, ale chyba księżyc był no, niemalże cały widoczny. I tuż nad nami, tak dokładnie w zenicie nad naszym namiotem, zobaczyliśmy, znaczy mój kolega już to obserwował, bo spytałem się go, jak długo na to patrzy. On powiedział, że od 15 minut, mniej więcej. Nie piliśmy alkoholu, od razu mówię, on też nie. Zobaczyliśmy, no, można powiedzieć, że pojazd kosmiczny. Dosłownie tak to mogę ująć. Jak to wyglądało? Przede wszystkim czuło się, że widzieliśmy to coś, co za chwilę opiszę, na bardzo dużej wysokości. Także nie było to, powiedzmy, 10 kilometrów, czyli wysokość, na której latają samoloty pasażerskie. Nie było to 30 kilometrów, na której latają samoloty wojskowe. Tylko było to na takiej wysokości, jak czasami widzi się przelatujące satelity gołym okiem, którym można obserwować punkty, które przelatują właśnie na tak po łuku na sklepie niebieskim. Był to... Nie mieliśmy żadnego punktu odniesienia, żeby określić tą wysokość, ale nazwę to statek. Statek ten był niesamowicie ogromny. To było coś potężnego. Ja 2 tygodnie temu powiedziałem panu, że on miał kilkaset albo kilka kilometrów długości.
nie przesadzę, dlatego że z dołu wyglądało to jak w kształtem przypominało trójkąt albo takie cygaro. Do złudzenia było to podobne do takiego klasycznego statku Imperium z Gwiezdnych Wojen. Wyglądało to z dołu, tak jak my patrzyliśmy, a było to podświetlone, to błyszczało się troszeczkę i miało mnóstwo detali. Wyglądało to jak miasto. Tam było po prostu niesamowita liczba detali. Było to koloru takiego szarego, troszeczkę niebieskawe. Nie miało na żadnych swoich jakichś końcach, czy z przodu, czy z tyłu, czy po bokach, żadnych jakichś takich lampeczek, czyli to nie był żaden samolot, żaden helikopter. Nic nie migało, nic się nie świeciło, tylko po prostu było to oświetlone prawdopodobnie przez księżyc, od którego się odbijało światło słoneczne. Ten pojazd, jeszcze raz powtórzę, no, mógł mieć spokojnie kilka, co najmniej kilometry, jeśli nie kilka kilometrów długości. Nie wydawało to żadnego dźwięku. Ja obserwowałem to z kolegą jeszcze przez dobre 5 minut i cały czas to stało w miejscu. Po mniej więcej 5 minutach. Aha, jeszcze wrócę do czegoś takiego, do takiego momentu, jaki wspomnę sobie odczucie, jakie miałem z tym związane, dlatego że nigdy czegoś takiego nie przeżyłem i w ułamku sekundy przeleciało mi się całe życie przed oczami, czyli tak jak miewa się w takich momentach zagrożenia i kiedy coś bardzo szybko się dzieje. I zrobiło mi się bardzo smutno. To jest tak ciężkie do pisania uczucie, ale przypomniały mi się wszystkie niemiłe chwile w życiu i osoby, które od nas odeszły. I tak sobie pomyślałem, że mimo że całe życie od małego wierzyłem w coś takiego, w takie zjawisko jak UFO, to trochę strach mnie zdjął, bo dotarło do mnie, że to naprawdę istnieje i to naprawdę może być tak duże i tak spektakularne i poczułem się bardzo mały wobec tego czegoś, wobec tego zjawiska. Nie mówię konkretnie o jednym przedmiocie, o tym, co widzieliśmy, ale jak wziąłem pod uwagę, że coś takiego widzimy, to pomyślałem sobie, co jeszcze może tak naprawdę za tym się kryć, co jeszcze może być na tym, w tym wszechświecie. Także nie wiem, jakie odczucia miał kolega, bo po prostu zanim mówiliśmy w tym momencie, praktycznie ze sobą nie rozmawialiśmy. I w pewnej chwili pojazd ten zaczął wolno ruszać przed siebie i w pewnym momencie w ułamku sekundy, ale dosłownie w ułamku sekundy przyspieszył do niesamowitej prędkości, takiej, że po prostu poleciał przed siebie prosto i zniknął jak gdyby w przestrzeni, czyli poleciał po tym łuku takim, po tym sklepieniu niebieskim, czyli musiał być bardzo wysoko, że ten tą swoją drogę jak gdyby pokonywał po takim łuku. Zniknął w ciągu, no nie wiem, sekundy, dwóch sekund w ciemności wśród gwiazd i myśleliśmy, że to jest koniec, że to jest wszystko, ale minęło, nie wiem, może z pół minuty, minuta, bo jeszcze nie wróciliśmy do namiotu i z tego samego kierunku, jak gdyby, z którego tamten prawdopodobnie przyleciał, nadleciał drugi, identyczny pojazd, z tym, że on zatrzymał się tylko na chwilę, trwało może kilka sekund, zatrzymał się na chwilę i zatoczył łuk. Zatoczył łuk nad jak gdyby całą okolicą, więc chyba to nie był ten sam. Tamten prawdopodobnie wcześniej zniknął właśnie, tak już, jak już powiedziałem. Ten zatoczył łuk nad całą okolicą, czyli po prostu zrobił taki okrąg nad horyzontem naokoło jak gdyby całej okolicy, czyli po prostu kręciliśmy się w kółko z kolegą, żeby zobaczyć, jak on to robi.
że to musiała to być niesamowita prędkość. I tak samo wzięliśmy pod uwagę to, że jak tak coś dużego, tak coś ogromnego może osiągnąć taką prędkość, i to dosłownie w ułamku sekundy, jak na Gwiezdnych Wojnach. Dosłownie, no także ja wyobraźnię mam dość bujną, ale czegoś takiego wcześniej bym sobie nawet nie wymyślił. I w momencie, kiedy on, po chwili, gdy on zatoczył to koło, znowu jak gdyby się zatrzymał nad nami, w tym samym miejscu, co ten poprzedni, w tym samym miejscu, co ten przed chwilą, i poleciał znowu prosto, czyli w tym samym kierunku, w którym poleciał ten poprzedni pojazd, poleciał do przodu. Tylko że już nie z taką prędkością jak tamten, tylko zrobił to tak wolno, majestatycznie, dość spokojnie, ale był identyczny, wszystko było identyczne w tym pojeździe. No przeżywaliśmy to dość długo, bo tu siedzieliśmy jeszcze przed namiotem dość długo, nie wiem, może jeszcze z godzinę, i nie mogliśmy dojść do siebie. Dopiero wtedy zaczęliśmy ze sobą rozmawiać, jak to wszystko się skończyło. No i później przez cały wyjazd to przeżywaliśmy. Po jakimś czasie skontaktowałem się, to już minęło parę lat od tego zdarzenia. Prowadzący program Nautilus Radio Z zadzwonił do mnie i też był tym zainteresowany. Niestety wtedy pracowałem w banku, nie mogłem udzielić wywiadu, bo jechałem pociągiem. Porównałem to jeszcze do dwóch poprzednich, nazwijmy to, widzeń, zjawisk, jakie obserwowałem w swoim życiu. Pomyślałem sobie, że jestem, nie wiem, może w czepku urodzony, bo trzy razy w swoim życiu widziałem coś podobnego. Tak. Zadzwoniłem też, skontaktowałem się z Polską Akademią Nauk, żeby, nie wiedziałem, nie orientuję się w tych tematach, nie wiem, co się robi, nie znam ludzi, że tak powiem, którzy się pasjonują tą sprawą. Wiem, że nie ma żadnej jakiejś komórki w Polsce oficjalnej, która zajmuje się tego typu sprawami, a już na pewno nie powołanej przez rząd czy wojsko. Bo chciałem po prostu dowiedzieć się, co to jest. No oczywiście ta Instytut Badań Kosmicznych poinformował mnie, że oni w ogóle się takimi rzeczami nie interesują, że w Polsce to mogę tylko z pasjonatami rozmawiać na ten temat. Wiem, że piloci innych krajach Europy muszą zgłaszać takie... Muszą zgłaszać, ale nie zgłaszają, na szczęście wielu z nich ma świadomość, na nieszczęście, że to jest niebezpieczne, bo takie zgłoszenia kończą się potem... No właśnie, ale jest to potencjalne zagrożenie dla bezpieczeństwa narodowego. Jest, to jest osobny problem. Panie Adamie, bo my tutaj mamy, że tak, to jest w ogóle bardzo pasjonująca była ta opowieść i pan się, widzę, tym wszystkim interesuje, i przyznam, że może jeszcze byśmy skorzystali już przy innym jak to piątku, prawda, bo raczej jakieś inne historie pan pamięta jeszcze, może z młodszych lat, czy z późniejszych, i ma pan ciekawe przemyślenia, więc może się umówmy, że z chęcią skorzystamy. To była pasjonująca historia, chcemy panu podziękować i za odwagę, i za ten dokładny opis. Robi to wrażenie. My mamy też takie opisy od innych świadków i tym bardziej to, co pan mówi, no, wydaje się być wiarygodne. Także do usłyszenia za jakiś nieodległy czas. Ciekawe, co to jest, i mam nadzieję utrzymać kontakt z panem i... Być może kiedyś coś więcej będę wiedział na ten temat, być może właśnie za pańską sprawą. Do piątkowych audycji oglądania zachęcamy, tak czy inaczej jeszcze się będziemy z panem w przyszłości łączyć, bo jest jeszcze o czym rozmawiać. Bardzo serdecznie jeszcze raz dziękuję. Serdecznie dziękuję. Dobranoc. Do usłyszenia. To my dziękujemy, dobranoc.